Recenzja ta dotyczy teoretycznie tylko trzeciego sezonu Overlorda, ale biorąc poprawkę na to, że wszystkie trzy serie są do siebie zbliżone poziomem, możecie traktować tę opinię jako cenzurkę całej franczyzy. Tak samo jak w poprzednich odsłonach, przyjdzie nam tu po raz trzeci śledzić poczynania Momongi, których ostatecznym celem jest zapewnienie przetrwania grobowcowi Nazarick i odnalezienie dawnych towarzyszy. Większość rzeczy pozostała bez zmian, w tym największa zaleta tytułu, czyli postać głównego bohatera. Momonga nie jest typowym dla tego gatunku ucieleśnieniem wszelkich cnót. Nie waha się uciec do podstępu, oszustwa, czy nawet krzywdzenia niewinnych ludzi. Pamiętacie, jak okrutnie zamordował Clementine? W tym sezonie posuwa się dalej, znacznie dalej, do tego stopnia, że zacząłem kibicować jego przeciwnikom. Będąc nieumarłym, protagonista, jak na ironię, jest bardzo ludzki. Pomimo własnych słabości, stara się utrzymać wizerunek potężnego władcy. Traktuje on mieszkańców grobowca jak swoje własne dzieci, troszczy się o nich i o ich przyszłość. A jego ostatecznym celem jest po prostu znalezienie swojego miejsca. Jedną z kolejnych zalet kontynuacji jest to, że nie koncentruje się ona wyłącznie na głównym bohaterze. Podobnie jak w drugiej odsłonie, dostajemy tu historię postaci pobocznych, które są nie mniej ciekawe niż główny wątek. Ma to na celu przedstawienie rozbudowanego świata uniwersum Overlord. A jest tu co pokazywać. Zarówno cesarstwo, jak i królestwo, wioska na prowincji, czy w końcu sam grobowiec Nazarick. Te wszystkie miejsca różnią się od siebie nie tylko wizualnie. Każde posiada własnych mieszkańców, własne cele, plany i wyznawane wartości. A całość jest niesamowicie absorbująca. Jeśli mam się tu do czegoś przyczepić, to do wykonania technicznego. O ile animacja prezentuje się poprawnie, tak dobre wyrażenie psuje często umieszczana na ekranie grafika trójwymiarowa. Tekstury elementów 3D nie zostały odpowiednio wycieniowane, przez co sprawiają one wrażenie ciał obcych, które nie pasują do całości obrazu. Myślę, że seria Overlord jest na tyle znana, że każdy wie sam, czy warto ją obejrzeć. Ale jeśli zastanawiasz się, czy sięgnąć po kontynuację, to gorąco do tego zachęcam. Przedstawienie tego rozbudowanego świata fantasy jest warte Twojego czasu. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.